Siemano, z tej strony Esteban, a to jest drugi odcineczek dzisiaj na kanale. A więc jak drugi, no to przydałoby się drugi konkursik. Także dzisiaj widzowie, to co wyleci ze skrzyneczki Covert leci dla was. Czyli otwieramy po prostu i to co tutaj leci jest dla widza i jest Fire Elemental za 4 dyszki. Fajny skinek, więc jak chcesz go wygrać, zostawisz łapę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz musisz używać kodu Esteban. Kodzik Esteban sobie wpisujesz tutaj, w lewym górnym rogu kod promocyjny, albo w pierwszym linku w opisie masz mój kodzik. Pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat, żeby grać na G4. No, jak przy ewentualnej wpłacie, pamiętajcie o tym moim kodziku, a możecie wpłacić każdą metodą płatności. Także co? Ja wam bardzo dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście te głupoty, ale myślę, że taki skinek warto. Więc oglądajcie do końca, ponieważ może będzie jakieś hasło konkursowe. A my mamy dzisiaj 16 koła. No i co, w poprzednim odcinku były same skrzyneczki. No to może zaczniemy od bitwy. Aha, jakiś gwizdak wali bitwę za 20 koła. No to pozdro dla niego. No mnie na taką bitwę niestety nie stać, ale... Też dzisiaj polecimy. Też dzisiaj polecimy na grubo. Mam nadzieję, że uda się zarobić. I totalnie bitwa, której nigdy bardzo rzadko otwieram skrzyneczkę Blackbeard. Zaczynamy właśnie dzisiaj od tej skrzynki. 8 skrzynek na 3 graczy. Także tutaj, jak coś wyleci, no to może coś grubego. Jak coś wyleci, to może coś dać grubego. Chciałem powiedzieć, no to chyba logiczne. Jak już coś wyleci, to już będzie grubo. Mamy fajne itemki w tej skrzynce, zobaczymy kto to zgarnie. Najczęściej lecą tutaj itemki właśnie pokroju takich, ale tak 600 też przyjmę. To jest bitwa, z której na pewno ktoś kto wygra będzie na plus. Zobaczymy kto, ponieważ tutaj jakby najtańszym itemkiem jest 190-200 zł, więc jak każdy by trafiał te najtańsze, to i tak by się bitwa zwróciła, ale my trafiamy jak na razie naprawdę zajebiste. W każdej skrzynce póki co jest profit u mnie. No zobaczcie, no wygląda to dobrze. Te saldo już sobie fajnie tutaj zbudowaliśmy, ale niestety bot Arnold nas niestety troszkę goni. Ale cały czas prowadzimy. Dobra, mamy rękawice, 800, no i ostatnia skrzynka. Powinniśmy to zgarnąć. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I zgarniamy to. Mamy to jeszcze tutaj Eye of Horus dla Jerego. Pięknie. No i widzicie, zobaczcie. Z 4 koła mamy prawie 11, więc pięknie. Z 16 koła. No i tutaj już by mnie było stać na tą bitewkę, ale no nie, no gdzie? Gdzie? Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Dobra. Dobra, to jest dla was. Prawie sprzedałem. 22 800. To wiecie co? Zaryzykujmy. Jeden Excalibur. Taki rozchodniaczek. 2800. No jest niestety MK za 1300. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, dawaj. Ja pierdzielę. MK Print String też za 1300. Dobra, ostateczny. Ostateczny Excalibur. Let's go. Jest Butterfly Damascus Steel. Nie jest to dużo, ale coś tam odbiliśmy. No to ostateczna. Ostateczna. M9 Bayonet Ultrafiolet. 3600, dobra. Wystarczy, 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 no i, no i może serpent, serpent, 1520 zł. O Jezus, jakby dał serpenta. No okej, okay, jest digielek, tragedii wielkiej nie ma. A wupka to niestety tragedia jest, otwieramy dalej. Znowu wupka, dobra, i otwórzmy dwie i zrobimy bitwę. Okej, okay, jest karambit, który zwraca. To dobra, ostatnie dwie. Daj Glocka Fejda. No nie, no nie takie coś. Dobra. Cały czas jest profit, to najważniejsze. To robimy bitewkę i robimy bitwę, widzowie, za 8 koła. Ryzykujemy dzisiaj, więc mam nadzieję, że się to opłaci. Wiecie co? 8 konduktorów. Na 3 gracze po raz kolejny. 8000 zł, więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Dobra, i robimy deala. Jak dotrwałeś do tego momentu i chcesz wygrać P2000 Fire Elemental, napisz w komentarzu ogień. Napisz w komentarzu ogień. Jak nie napiszesz, nie wygrasz. I ustalamy coś takiego, że jeśli nie wygram tej bitwy, a będzie ciężko, to otwieram skrzynkę widza za 10 koła.
Tak zrobimy. Tak zrobimy, ale liczę, że to wygram. Liczę, że to wygram, bo tutaj daj mi rękawiczki za dychę. I ja już jestem przekonany, że to wygram. No na razie leci dramatycznie. Przypominam, że ta skrzynka kosztuje 1000 zł. Albo ten karambit Doppler. Też byłoby piękne. No na razie nie wygląda to, powiedzmy sobie szczerze, optymistycznie, ani nic takiego. No nie, no bez przesady. No i będę musiał otworzyć skrzynkę widza za 10 koła. No bo czat nam odjeżdża, ale to jest, wiecie, on na razie sfidował. Ale w ogóle, co to jest za drop? 8 koła. 8 koła wrzuciłem, a ja nawet 5 stów nie mam. Ostatnia skrzynia. Wow, naprawdę fatalna bitwa. Dobra, tak jak mówiłem widzowie, słowa trzeba dotrzymać. Skrzynia z nazwą Esteban. 9500, 10 koła. Esteban 10K. Jest jedyna taka skrzynka. No i my dzisiaj ją otwieramy. No, okej. Okay. 33% na karambita. Testowe otwarcie dajmy. Dałoby Butterfly'a, drugie testowe dałoby to i trzecie testowe dałoby też to. Dawaj karambita Crimson Weba i wychodzimy z profitem. Nie ma, ale jest M9 Bayonet Fate, co daje nam lekką stratę, ale z tym dzisiaj wychodzimy. Dzięki za oglądanie. No i na razie.